ekspozycje prezentują drogę Polaków przebytą od Legionów Józefa Piłsudskiego do czasów Solidarności i narodzin wolnej niepodległej ojczyzny. Obecna forma ekspozycji powstała w wyniku współpracy Dębickiego Muzeum z Krakowskim Muzeum Armii Krajowej. Robert Springwald podkreśla, że wystawa na początku była adresowana przede wszystkim do młodzieży. Myśl przewodnia tej wystawy to było, jeżeli młodzież nie jest w stanie przyjść do muzeum, to muzeum powinno przyjść do młodzieży. Wystawa była pokazywana w kilkunastu małopolskich szkołach, w kilku muzeach. Do dziś szacuję, że obejrzało ją około 30 tysięcy ludzi. Ponieważ wystawa jest pomyślana jako oferta dla młodzieży, jest dużo ciekawych rzeczy związanych z szarymi szeregami i harcerstwem. Na prezentacji składają się unikatowe, nigdy dotąd niepublikowane i prezentowane zdjęcia oraz dokumenty, medale i odznaczenia wojskowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne. W tej chwili na wystawie jest około 40 fotografii, jest 5 mundurów, są obrazy, są różnego rodzaju odznaczenia, niektóre bardzo, bardzo rzadkie, niespotykane, ponieważ są to odznaczenia nadawane w oddziałach polskich na Zachodzie. Wystawy można oglądać przez całe wakacje, bowiem będzie ona prezentowana do 19 września. Muzeum Regionalne w Dębicy jest otwarte od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, w sobotę od 14 do 16 i w niedzielę od 15 do 17.